Pierwszy sezon Opowieści Podręcznej stał się serialowym wydarzeniem ubiegłego roku. Czy tak stanie się też z drugim sezonem? O tym już za chwilę. You will love the Lord thy God with all your heart, or you will feel the pain of his judgment, for that is his love. My name is June Osborne. I am free. Drugi sezon Opowieści Podręcznej. Znajdujemy się dokładnie w tym samym momencie, w którym zakończył się sezon pierwszy. Od razu dwie uwagi. Pierwsza to taka, że jeżeli ktoś nie widział jedynki, to raczej nie powinien sięgać po dwójkę. Radzimy poświęcić te 10 prawie godzin na obejrzenie jedynki, to po prostu... Trzeba nadrobić. To trzeba nadrobić, żeby to miało sens faktycznie. A druga jest taka, że uwaga, uwaga, nie można opowiedzieć dobrze o dwójce, jeśli się trochę nie zdradzi, co się działo, więc przepraszamy od razu z góry za spoilery. Ewentualne. No tak, no i zakończyliśmy pierwszy sezon tym, że Freda, czyli John, odjeżdża w ciężarówce, zamknięta w ciężarówce i... Zaczynamy drugi sezon od tego, że jedzie w tej ciężarówce, czyli mamy jeden do jednego praktycznie, nic nie ma czegoś takiego jak 10 lat później i tak. Odnajdujemy ten sam świat, wszystko dokładnie tak samo wygląda. Ta sama rzeczywistość Glacka i właściwie znowu niby ta sama June, ale no właśnie. Mamy ten świat no jakoś tam oswojony już pewnie bardziej niż w pierwszym odcinku pierwszego sezonu, kiedy byliśmy zupełnie zszokowani, zmiażdżeni tym, co nas tam spotkało, ale mimo to, i od razu to warto chyba zaznaczyć, już pierwsze sceny tego drugiego sezonu wprowadzają w nas no, też bardzo mroczny klimat. Już wiemy, że nie będzie taryfy ulgowej, że to też będzie waliło po oczach, że to będzie miażdżące i że to jednak wymaga od nas znowu no, pewnej no, wytrzymałości jednak. To będzie się działo, no, mówiąc tak już najbardziej prosto. To, co mówisz o wytrzymałości, to rzeczywiście to chyba jest jeden z tych seriali, który trudno obejrzeć odcinek za odcinkiem. Tak. Trzeba robić oddechy. Tak, niepokojący, bolesny i rzeczywiście tak jest przez całe 13 odcinków tego sezonu. Ale oczywiście od razu wyjaśnijmy, no, też widać, że to robią ci sami ludzie i tutaj w dalszym ciągu showrunnerem jest Bruce Miller, który no, też te swoje znaki rozpoznawcze tutaj podrzuca za każdym razem. Właściwie to wszystko, do czego estetycznie byliśmy przygotowani i przyzwyczajeni w pierwszym sezonie, no tutaj też się pojawia, czyli właśnie no mamy znowu te zbliżenia na twarz, które tak bardzo, dzięki którym tak bardzo wchodzimy w tę rzeczywistość, wchodzimy w emocje bohaterki. No i mamy oczywiście też ujęcia z góry, które właśnie no ciągle z perspektywy albo lotu ptaka, albo boskiej, co w tym wypadku chyba jest bardziej prawdopodobne być może. No i mamy też specjalne filtry, jeśli chodzi założone na kanale i mamy te, rozmycia. Tak, te rozmycia, te przekaszone, zgniłe rzeczywiście te barwy. Więc to wszystko jest, to są takie powtórki estetyczne, które no, ale nie mamy wrażenia pewnej rutyny, nie mamy też wrażenia, że to jest zanudzanie nas znowu tym samym, bo jednak są też są różnice. Zmiany, są różnice. Jedna rzecz jeszcze, ja mam wrażenie, że w drugim sezonie jeszcze bardziej jest nam przykręcona śruba. On jest jeszcze mocniejszy w jest wielu momentach, tak. Jest intensywniejszy niż sezon pierwszy. Są różnice. No i o ile pierwszy sezon skupiał się głównie na Fredzie, czyli na John, tutaj właściwie dwóch imion możemy używać. No, fenomenalna tutaj, dodajmy, wiem, że później Elizabeth Moss, tak. No, wspaniale zagrała i to niedziwne kolejne nominacje do nagród, to zupełnie nie dziwią i mają pełne uzasadnienie. Jej mimika, jej gra no, oddaje wszystko, oddaje ten dramat kobiety i to takiej kobiety zniewolonej, stłamszonej psychicznie i po prostu przeżywającej no, niewyobrażalne. No tak, ale to już niewyobrażalny było. Dramat. To tak, ale tu jest jeszcze jakby dokręcone. Ale tu mamy, ale tutaj dochodzą kolejne bohaterki, tak? Więcej dowiadujemy no więc, się. No więc właśnie, ja myślę, o ile w pierwszym sezonie dużo było retrospekcji, tu tych retrospekcji jest mniej. No, może tak, ale z drugiej strony te retrospekcje właśnie chyba służą, żebyśmy bardziej poznali te inne bohaterki. Pewnie nieprzypadkowo akurat te bohaterki, bo one rzeczywiście najbardziej ewoluują w ogóle podczas całego serialu, czy podczas całego tego drugiego sezonu. No bo właśnie i Emily, czyli Glenna, tutaj rzeczywiście mamy tę postać w retrospekcjach ukazaną dość obficie i poznajemy ją dość też dokładnie i widzimy jej ewolucję. No, tutaj w tym sensie, jeśli mówimy o tym, że no, ten intensywniejszy robi się ten serial, ten sezon, no, to dzięki też tej ewolucji Emily, która na nas trochę zaskakuje, a w jednym odcinku nawet bardzo zaskakuje, jest scena, bym powiedział, nawet krwawa z jej udziałem, to właśnie lekki taki spoiler, ale rzeczywiście no, radykalizuje się, ewoluuje w taką stronę, ona zawsze gdzieś tam no, balansowała na tej granicy. Pamiętajmy, że ona w pierwszym sezonie też już była dosyć radykalna. Trochę tak, ale tu chyba myślę, że jednak nawet pamiętając o tamtym sezonie, o tamtej postaci,
to jednak tutaj chyba idzie jeszcze bardziej jednak w stronę takiego, takiego mocnego jednak. Znaczy, generalnie są momenty, że bardzo mocno się koncentrujemy, nie tylko w retrospekcjach, ale też jakby śledzimy jej losy, zamiast do tej pory głównej bohaterki, czyli no i właśnie, John. No właśnie, mamy oczywiście retrospekcje związane z June, ale też mamy retrospekcje związane z, no, z panią... Panią Waterford, Waterford. Syreną. Syreną, właśnie. No więc ona tutaj rzeczywiście jest przez nas lepiej poznawana. No to, co działo się w ogóle przed całym Gileadem też z nią, kim była, no więcej, czy też tam przywołane jest to takie zdarzenie, dosyć tragiczny zamach na nią. I też poznajemy, no pewnie też poznajemy ją lepiej w tym sensie, że wiemy, dlaczego też trochę taka jest, jaka jest. A poza tym, no i oczywiście trzeba powiedzieć, że te relacje między bohaterami tutaj też ulegają zmianie. To nie jest tylko tak, że oczywiście wraz z ewolucją postaci też zmieniają się te relacje. No tutaj te relacje między Syreną a June, no też one już nie są takie... Nie są takie proste, jeszcze bardziej się komplikują, może tak powiedzmy, prawda? No bo tam było wiadomo, że ona przede wszystkim, no Syrena ją akceptuje tylko dlatego, że nosi w sobie dziecko, prawda? I że na to dziecko czeka, no wiadomo. No ale tutaj zaczyna się huśtawka nastrojów. Zresztą tutaj huśtawka nastrojów, ale widzisz, nie. Ale ona wynika, mam wrażenie, też z tego, no, co się dzieje w domu, tak? Bo to jest dla mnie taki, trudno powiedzieć klasyczny, ale taki do potęgi enteń przykład kobiety, która no, jakby ofiara przemocy domowej, tak? I tu ale właśnie, taki, tak. Trochę źle brzmi ofiara przemocy domowej w tym, co widzimy na ekranie. No bo tak, po prostu ale to właśnie, tam jakby w całym majestacie prawa mamy psychopatę, który się z jednej strony nad nią znęca. No to do niego dojdziemy, poczekaj. Natomiast jeszcze powracając właśnie do tej relacji między, właśnie, bo tutaj zaczynamy już o tym mówić, bo ale myślę, że to je też łączy, tak? Że one wreszcie tutaj znajdują tą nić porozumienia, że właśnie stają się ofiarami, że one są jednak ofiarami, że tutaj jest ten wspólny mianownik, który do tej pory w tym pierwszym sezonie właśnie nie był specjalnie wyraźnie pokazany. Znaczy, to wspólnym mianownikiem tutaj jest dziecko i dobro dziecka i przyszłość dziecka, ale prawda? To, co je łączy, prawda? Znaczy ta nić taka psychicznego, takiego psychologicznego gdzieś porozumienia, które one gdzieś tam odrzucają, no bo gdzieś tam ta niechęć między nimi mimo wszystko jest, ale mimo to właśnie ta nić, tak tej rodzaj, to, że one obie są jednak ofiarami, to tu widać. To jest jakoś tam rzeczywiście taka delikatna solidarność. Wreszcie John w pewnym momencie mówi, że one, czy mówi, czy myśli, że one w normalnej sytuacji mogłyby być nawet kumpelkami, prawda? Tak. A tutaj to, że one właśnie paradoksalnie gdzieś to, że ona jedna i druga jest jakoś tam pod butem, to właśnie je też zaczyna gdzieś ta wspólnota zaczyna tutaj dochodzić do głosu i dochodzi przede wszystkim już najbardziej wyraźnie w ostatnim odcinku. Dodajmy, że Syrena to grana jest przez Yvonne Strachowski. No oczywiście. To jest aktorka polskiego pochodzenia, która wspaniale mówi po polsku i nawet zaprasza na ten serial w tymże języku. Wolność, równość i siostrzeństwo. Pozdrowienia dla wszystkich kobiet w Polsce. Oglądajcie nowy sezon opowieści podręcznej. Chciałeś jeszcze powiedzieć o jednym komendancie. No, komendant, no, komendant, który oczywiście no, tutaj też ewoluuje i myślę, że to już nie jest ten komendant taki troszeczkę no, dobrotliwy, mało wyrazisty, taki właściwie enigmatyczny. Właściwie trudno mi powiedzieć, co złego było w tym pierwszym sezonie. No, trochę tam manipulował, no wiadomo było, że musiał... A teraz jest po prostu psychopatycznym potworem. No, a tutaj widzimy już więcej, tak? To znaczy rzeczywiście już nie mamy złudzeń co do niego. Tam się wydawał trochę bardziej miękki, tutaj też może przez chwilę, tutaj, no, znaczy w tych retrospekcjach i tak dalej, ale generalnie okazuje się, że no, wiemy już z kim mamy do czynienia. I też, ale też ciekawie ewoluuje ta relacja między komendantem a June, prawda? No, tutaj też w pewnym momencie już te ich rozmowy to nie są takie rozmowy kurtuazyjne, to nie jest tak zrytualizowane. Ale to też zwróć uwagę, że dobrze powiedziałeś, ewoluuje, bo to na przestrzeni wszystkich odcinków mamy od jej buntu przez stłamszenie i praktycznie wyglądałoby, że już przeszła pani mózgu. Daje, tak, że już nie daje daty. Potem znowu się podnosi. Tak, podnosi się. I rzeczywiście ten bunt jest coraz bardziej wyraźny. No zresztą myślę, że w tą stronę idzie w ogóle chyba, idą w ogóle kobiety w tym filmie no coraz bardziej. Tutaj właśnie jest, to jest mój jedyne zastrzeżenie, bo o ile pierwszy sezon był dołujący i samo przez to, że był dołujący, przez to tak mocno wybrzmiewał i tak mocno dawał gdzieś tutaj, uderzał do głowy, o tyle drugi sezon mam wrażenie, że zmierza niestety do takich... Gdzieś na końcu widać amerykański happy end, tak? To znaczy nagle, to co ty powiedziałeś, zaczynają podnosić głowę, zaczyna się ruch oporu, zaczyna to... Wiemy o tym trochę więcej i mam wrażenie, że tutaj nagle się pojawią, nie daj Boże, mściciele prawdziwi, którzy będą, wiesz, prawie jak partyzantka i będą walczyli z Gileadem. Trochę to nie tak wygląda. To, co mówisz, może być trochę mylące, dlatego że tak naprawdę nie ma ani prawdziwego happy endu i to możemy od razu zdradzić. Tutaj trudno mówić o happy endzie. Jest to bardzo gorzki finał, który właściwie jest jednocześnie być może nawet... no on rzeczywiście może być zaskakujący na pewno, natomiast no, z happy endem naprawdę nie ma wiele wspólnego.
On może być niezrozumiały. Ale wiesz, dla mnie ten film nie powinien mieć happy endu, bo to po prostu straci cały ale sens. Ale to jest dopiero drugi sezon poza tym. Na tym nie, to jeszcze nie finał finałów. Natomiast rzeczywiście do zobaczenia tutaj, ale, za 5 lat po 10 sezonie. Ale, nie, ale myślę, że tutaj naprawdę niewiele, znaczy no, trudno mówić o jakimś optymistycznym finale. Natomiast rzeczywiście no, tutaj tej amerykańskości jakoś szczególnie nie widzę. Znaczy jakiegoś takiego przegięcia w jakiś, nie wiem... Słuchanie odpowiedniej piosenki w danym momencie. Tak, ale ona, tak, już to słuchanie jest bardzo szybko przełamane, wiesz, zupełnie czymś innym. Ten optymizm na przykład piosenki jest też przełamany zupełnie czymś innym, prawda? Znaczy tutaj są kontrasty cały czas jednak. Tutaj nie ma takiego, że idziemy w stronę takiego hura optymizmu, czy idziemy w stronę takiej lajtowości. Tu jest raczej cały czas gdzieś to wszystko przygaszone. To się dość dopiero wykluwa wszystko. Natomiast ja bym jeszcze na koniec chciał, no nie wiem czy na koniec, ale jeszcze wspomnieć o tym, że tutaj duże jest postaci, jak powiedzieliśmy, takich bardzo krwistych, ciekawych, głębokich, pogłębionych i tak dalej. One się zmieniają, ewoluują i to jest fajne. Natomiast no, rzeczywiście jest jedna postać dla mnie trochę dziwna. Postać żony, takiej bardzo młodej żony Nika. Tutaj będzie to spoiler i właściwie już był. Natomiast no, postać taka troszeczkę gdzieś tam się pojawiająca, znikająca, taka dosyć prosta, przewidywalna, niespecjalnie, pozornie wiele wnosząca. Ale oczywiście, no, wiadomo, że z punktu widzenia dramaturgicznego no, ma tam to sens i to zrozumiemy pewnie dopiero wtedy, kiedy zobaczymy ten sezon cały, bo ona być może jej obecność, a być może jej nieobecność, tutaj taka enigmatyczna, bardzo powiem, mocno wpłynęła bardzo na mocno pewne być decyzje. Może wpłynie na pewne decyzje, ale jako figura bardziej, a sama postać wydaje mi się, no to jest mały minusik, no, że sama postać nie wydaje mi się jakoś tam szczególnie sugestywna, ciekawa i ważna, w przeciwieństwie, bo bardzo intrygująca jest postać, która się pojawia już na samym końcu, właściwie jeszcze o niej nie wiemy, ale już nas intryguje na pewno bardzo, czyli tajemniczy architekt właściwie gospodarczy całego systemu, komendant, który się pojawia i który też robi sporo tam zamieszania w ostatnim odcinku. No trochę dużo zdradziliśmy, dodajmy jeszcze, że, bo mówiliśmy o pogodzeniu, że mamy jakby kontekst polityczny tego filmu, mm-hmm. Właściwie mamy wszystkie elementy układanki tu jeszcze wzbogacone w drugim sezonie, jeżeli chodzi o ustroje totalitarne, tak? Tutaj się pojawiają łagry, obozy koncentracyjne. Tak, no to mogą być takie skojarzenia, w sensie tak? Obozy pracy i faktycznie jak się na to patrzy, to mamy takie wrażenie, że właściwie tutaj mamy cały przekrój w ogóle od dyktatur po różne systemy totalitarne, po obóz koncentracyjny, w tym sensie to wszystko przywołuje nam. Takie obrazki są naprawdę bardzo niepokojące, gdzieś tam właśnie kojarzące się nam ze wszystkimi możliwymi chyba totalitaryzmami. Także to rzeczywiście robi też wrażenie i daje naprawdę, to jest no, kawał refleksji. Daje kopa. No ale tak jak powiedziałem, uważajmy na ten amerykanizm, gdzie spod powłoki nagle człowieczeństwo nawet z najgorszych potworów tam może wychodzić od czasu do czasu. Chociażby ciotka Lidia, prawda? To też pamiętam. Ale wiem, to chodzi o to, że jednak człowieczeństwo jakieś tam... Nie da się zabić człowieczeństwa. Tak, że ludzkie jakieś tam odruchy pojawiają się nawet u potworów, prawda? Więc to jest jakby... O tym też należy pamiętać. Z dziennikarskiego obowiązku podamy jeszcze ile nominacji, bo tego... Pierwszy sezon oczywiście, tak? No to 2 Globy i 8, jeśli dobrze pamiętam, statuetek Emmy, no, czyli rzeczywiście bardzo był rozpieszczony, ja podejrzewam, że będzie tak. Będzie podobnie z drugim sezonem, bo też ma no, ogromną liczbę nominacji. Będzie jeszcze i w pełni uzasadnione to jest, tak? Tak, to nadal, tak. I jeszcze tamten... newsik mamy na koniec. No, że będzie, tak, oczywiście trzeci sezon. Będzie trzeci sezon i że będzie też, wszystko na to wskazuje, na platformie Showmax w przyszłym roku. I warto obejrzeć, bo tak jak pierwszy sezon był uznawany za jeden z najlepszych seriali zeszłego roku, tak myślę, że drugi sezon podtrzymuje tą dobrą passę tego sezonu. Zdecydowanie tak. Więc polecamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.